Czecha, działający przy łowickim oddziale PTTK, chyba wszystkim dobrze znana działalność tego klubu w Łowiczu. Chodź Adaś do mnie. No dobrze, dobrze. I Sylwer. Dawaj, dawaj, chodź. Dobra, idź. W każdym razie w zeszłym roku obchodziliśmy 100. rocznicę śmierci wybitnego artysty łowickiego. Tak można powiedzieć łowickiego, Józefa Chełmońskiego. Urodził się niedaleko Łowicza w miejscowości Boczki. W zeszłym roku było szereg różnych imprez, które przypominały właśnie postać tego artysty. Między innymi jednym z takich założeń, jakie podjęli tutaj koledzy ze Szprychy, było odwiedzenie wszystkich miejsc związanych właśnie z życiem i twórczością artysty. Z tego wszystkiego powstał bardzo ciekawy materiał dokumentujący wszystkie wyprawy rowerowe Szprychy. I tak się umówiliśmy z Adamem, że po zakończeniu tych wszystkich ich wojaży będziemy mogli to wszystko pokazać w formie takiej właśnie dokumentującej te wyprawy wystawy. Adaś, może parę słów o tym, co tutaj możecie Państwo oglądać. Ja jeszcze tylko tak gwoli takiego uzupełnienia, że nie wszystkie może miejsca związane z Chełmońskim, ale wszystkie miejsca, które są w zasięgu jednodniowej wycieczki rowerowej. Tak bym to określił. I taki właśnie żeśmy sobie cel w zeszłym roku postawili, że oprócz tego, że zorganizowaliśmy jako oddział PTTK dokładnie 6 kwietnia w 100. rocznicę śmierci Chełmońskiego rajd rowerowy, który miał swój finał w Boczkach na terenie dworu, którego obecnie właścicielem jest pan Jacek Kłos. Także w taki sposób rozpoczęliśmy. O, witam panie. Ale oprócz tego właśnie tak jak już Jacek wspomniał, chcieliśmy zwiedzić te wszystkie miejsca związane z Chełmońskim, jak i z jego rodziną. Bo tutaj jest wiele miejsc, gdzie praktycznie mieszkała jego rodzina, gdzie odwiedzał te miejsca właśnie w związku z tym, że mieszkała tam jego rodzina. I z takich ważniejszych miejsc to właśnie zwiedziliśmy Boczki Chełmońskie. Ja chciałbym tu zwrócić uwagę, że to jest obecny pomnik w Boczkach Chełmońskich, natomiast tu mamy wcześniejszy pomnik, kamień został ten sam, natomiast zostały zdjęte te tablice, a tu został wyryty na tym kamieniu wyszlifowanym nowy napis. No i oczywiście to było najważniejsze, oczywiście nie mogło być takiej sytuacji, żebyśmy pominęli miejscowość Żelechów. Mówi się w różnych źródłach o Ojrzanowie, ale w tej chwili ten cmentarz to jest na terenie wsi Żelechów i tam jest Chełmoński pochowany. I tu znowu nastąpiła zmiana. To jest wcześniejsza płyta z grobu Chełmońskiego, natomiast obecnie jest płyta. Pod koniec. Nieważne, w każdym razie obecnie jest nowa płyta z Piaskowca, którą tyle co mi się udało ustalić, ufundował Urząd Gminy w Żabiej Woli, bo to jest na terenie gminy Żabia Wola. Odwiedziliśmy również grób matki Chełmońskiego, która pochowana jest na cmentarzu w Szymanowie. Natomiast ojciec Chełmońskiego pochowany jest w miejscowości Pawłowice. To jest niedaleko, żeby Państwu dać jakieś wyobrażenie w terenie, to jest niedaleko Niepokalanowa, Szymanowa. I tam właśnie został pochowany ojciec Chełmońskiego i tu na zdjęciach też ten grób możemy zobaczyć. Także w sumie, i odwiedziliśmy oczywiście dwory w Janowicach i w Woli Pękoszewskiej. Dwór w Janowicach Państwo tu zobaczycie na tych zdjęciach, to jest kompletna ruina, już nie do uratowania. A mieszkała tam córka Chełmońskiego, Maria, która wyszła za szlachcica Jana Łoskowskiego i Chełmoński często tam ich odwiedzał właśnie w tym dworze. Natomiast Wola Pękoszewska to dwór związany z rodziną Górskich. Chełmoński przyjaźnił się z Janem Górskim, natomiast jego córka Pia Górska była, można powiedzieć, pierwszą biografką Chełmońskiego. Ten dwór odzyskali potomkowie Górskich,
ale niestety my byliśmy właśnie w zeszłym roku, oni od chyba 2006 są już właścicielami tego dworu, tam się nic nie dzieje. Żadnych prac związanych z ratowaniem tego dworu nie zauważyliśmy, ale dwór nie jest jeszcze w takim złym stanie. To tak pokrótce wymieniłem te najważniejsze miejsca, no i teraz zapraszam do oglądania i do czytania tych krótkich tekstów, które w jakiś sposób przybliżą Państwu te miejsca związane z Chełmońskim. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz na koniec, zanim Państwo będą oglądać, to chciałem tak podziękować koledze Adamowi i w ogóle wszystkim przyjaciołom ze Szprychy za to piękne świadectwo, tak, i przypomnienie postaci Chełmońskiego, ale szczególnie wdzięczność kieruję tutaj na ręce obecnego Jacka Głosa, który, nie, to należy podkreślić i powiedzieć, ta wystawa powstała tylko dzięki wsparciu właśnie Jacka, ale nie tylko ta wystawa, bo pragnę przypomnieć, że to, co tutaj możemy obserwować na tej ścianie właśnie, w tej galerii, jest też również zasługą pana Jacka Kłosa, dzięki któremu w ogóle ta galeria ma szansę istnieć i, no i istnieje. Tak więc wielkie dzięki za to wsparcie, jakie otrzymujemy. Dodam tylko, że wszystkie wystawy prezentowane w V34 są możliwe na zasadzie takiego wolontariatu. Mianowicie szukamy sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy chcieliby pokazywać tu swoje prace. No i dzięki temu po prostu ta galeria w ten sposób funkcjonuje. Wielkie dzięki wszystkim. Jacku, jeszcze raz Tobie. No i zachęcam Państwa do poznania tych miejsc, a być może wyruszenia właśnie na rowerach, aby te miejsca poznać. Dziękuję bardzo za przybycie, no i zapraszam do oglądania.